Być może już niedługo w ciągu 5 minut będziemy mogli ładować baterie w naszych smartfonach, a wszystko dzięki temu, że wykorzystano asfalt w ich produkcji. Naukowcy pozyskali węgiel właśnie z asfaltu i zmieszali go z grafenowymi wstążkami i pokryli je litem. Zgodnie z wynikami badań, które zostały niedawno opublikowane, może to być naprawdę prawdziwa rewolucja. Na potrzeby tego wideo nazwijmy tę baterię asfaltową baterią. Naukowcy udowodnili, że nie tylko naładowanie tej baterii do pełna trwa 5 minut, ale również ta bateria ma większą pojemność, niż dotychczas stosowane w smartfonach baterie litowo-jonowe. Badacze z Teksasu postanowili zrobić eksperyment i naładowali baterie, i rozładowali 500 razy i nie uzyskali żadnych strat. Czyli baterie są trwalsze. Co też powinno być, yy, no, ogromnym plusem. A kolejną rzeczą jest to, że baterie są bezpieczniejsze i nie wybuchają, jak w przypadku Galaxy Note 7. Chociaż w nowym iPhone'ie też podobno dwie wybuchły, bo Samsung produkuje baterie dla iPhone'ów, ale to ostat... to taki news wczoraj. Nowe asfaltowe baterie na pewno zrewolucjonizowałyby rynek nie tylko smartfonów, ale na pewno w dużej mierze motoryzację, no bo wyobraźmy sobie Tesla, która ładowana by była powiedzmy w 10 minut i dalej moglibyśmy jechać jakieś 500 km. Na pewno Elon Musk już się tym zainteresuje. Jestem ciekaw, co Wy sądzicie na temat asfaltowych baterii. No i oczywiście zapraszam do subskrypcji naszego kanału i klikania w dzwoneczek, ponieważ wtedy będziecie dostawać powiadomienia o najnowszych filmach. Do zobaczenia następnym razem. Cześć!